Linia kolejowa 368 z Szamotu do Międzychodu zawsze była wielkopolskim liderem, jeśli chodzi o walory krajobrazowe. Teraz, razem z linią Międzychód-Skwierzyna, wysuwa się także na czoło rywalizacji o reaktywację. Planujemy zwiększyć prędkość na obu tych trasach, pomiędzy Szamotułami a Międzychodem oraz pomiędzy Międzychodem a Skwierzyną do 160 km na godzinę, a także obie te trasy zamierzamy zelektryfikować. To zupełna nowość, ponieważ do tej pory mówiło się o prędkości maksymalnej 120 km na godzinę bez elektryfikacji. Rewitalizacja linii Międzychód-Szamotuły w tych parametrach dotychczasowych to jest koszt przekraczający 400 milionów złotych. Natomiast podwyższenie prędkości, elektryfikacja, to wszystko może spowodować znaczący wzrost. Nie wiadomo jeszcze o ile. Wiadomo natomiast, że podniesienie prędkości spowodowałoby skrócenie czasu przejazdu. Mieszkańcy Międzychodu będą mogli dojechać do stolicy Wielkopolski w szacowanym czasie około 65 minut, czyli w czasie niezwykle atrakcyjnym w stosunku do połączeń drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe dopuszczają, że elektryfikacja połączenia mogłaby być przedmiotem odrębnego projektu, jednak realizowanego równolegle z rewitalizacją linii. Na linii 368 znajduje się stacja Nojewo. Od 5 lat w miejscu tym funkcjonuje Muzeum Kolejnictwa. Jednak plany rewitalizacji linii nie miałyby kolidować z tym miejscem, ponieważ zarówno Nojewo, jak i Kikowo miałyby zostać ominięte. Ponieważ projekt zakłada także korektę przebiegu linii. Miałaby ona miejsce pomiędzy Chrzybskiem a Nojewem. Biorąc pod uwagę parametry techniczne linii, jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego że pozwala zmienić promienie łuku na takie, które pozwolą pociągom osiągać dużo większe prędkości. Pozwoli na skrócenie trasy o 2 km. Poza tym nie byłoby potrzeby przeprowadzania gruntownej renowacji największych wiaduktów, które znajdują się właśnie w okolicach Nojewa. Data uruchomienia pierwszych pociągów nie zmienia się. To rok 2029. Bartłomiej Pomianowski, Teleskop.